Dzisiaj dzień eliminacji przemocy wobec kobiet, zatem pytam mieszkańców regionu, co to jest przemoc, czym jest dla nich przemoc? Chodzia! Chodzia! No przemoc, no to zależy, psychiczna, fizyczna jest, no coś niedobrego. Obojętnie, czy to kobieta się znęca nad mężczyzną, czy mężczyzna nad kobietą, to jest przemoc. No znęcanie się, no wymuszanie czegoś, robienie czegoś. Zmuszanie do czegoś, czego człowiek nie chce, prawda? Bicie. To jest przemoc. No jakaś agresja wobec kobiet, tak? No przemoc to jest agresywność wobec innych ludzi, która nie jest właściwym zachowaniem. No przemoc to jest taka nietolerancja człowieka do człowieka. No ale nie powinno tak być. Po prostu powinniśmy myśleć, żeby tak nie robić, nie? I to jest bardzo złe, jak na przykład jeden drugiego traktuje bardzo źle. U mnie tego nie ma. No i bardzo pięknie. Mąż mnie szanuje, dzieci też. Jesteśmy zadowoleni z życia i chcemy tak z sąsiadami, z wszystkimi żyć. Znęcanie się nad człowiekiem, po prostu bicie, po prostu nieszanowanie jeden drugiego. To jest przemoc. Przemoc może być fizyczna i psychiczna, więc zależy od sposobu postrzegania. No nie wiem, przemoc to na pewno jest znęcanie się. Jak jedna osoba bije drugą. No jak kogoś się przyzywa, nie? Jak to nazywa to idiotą, czy jakoś tak. Dalej, żeby nie mówić inaczej. Przemoc, no znęcanie się nad kimś, prawda? No na pewno siłowe wymuszanie jakichś swoich potrzeb. No bo niczym więcej. Kłótnie wszelakie, jakieś tam utarczki, szarpanki i tak dalej, no przynajmniej ja to tak rozumiem. Kobiety należy szanować, zawsze należało. Ja szanuję swoją, także... No i tępię wszystkich, którzy przemoc wobec kobiet. Znaczy nie tylko wobec kobiet, generalnie wobec innych ludzi stosują. No przemoc jest szeroko rozumiane pojęcie. Może być fizyczna, może być psychiczna. To chyba o to tylko chodzi. No przemoc, no to jest coś takiego, że jeżeli ktoś kogoś uderzy, no to jest przemoc. Co napaść na kobietę, pobicie jej. Przemoc, jeżeli no coś się wymusza, jakieś odpowiednie zachowanie, które tam powiedzmy kobieta nie akceptuje, a wyłącznie mężczyzna, no to jest ta przemoc. No to jak dzieci w szkole się biją, jak mąż żonę bije albo odwrotnie. Przemoc? Tak, czym jest pan na przemoc? No, dla mnie przemoc, jak mnie ktoś na ulicy sieknie ręką. No cóż, przemoc. To bardzo znane zjawisko już od zarania naszych dziejów. Właśnie w ten sposób Spartanie i inni ludzie, czy też Turcy z Polakami, wyjawiali swoje za i przeciw.